Bardzo się cieszę, że na mojej trasie jest właśnie Wodzisław. Cieszę się, że jestem tutaj na ziemi świętokrzyskiej, na bohaterskiej ziemi świętokrzyskiej. Wiem, że kiedyś Wodzisław był miastem, utracił prawa miejskie po powstaniu styczniowym. Wiem też, że uczciliście dzisiaj pana Teodora, rotmistrza Teodora Belardi, który został rozstrzelany przez wojska carskie po powstaniu styczniowym. Bardzo dziękuję, że dbacie o pamięć o naszych wspaniałych przodkach, wspaniałych bohaterach, bo przeszłość musi być połączona z przyszłością. Tradycja i przyszłość. I to jest nasza filozofia działania. Prawo i Sprawiedliwość też opiera się na tradycji, ale patrzymy w przyszłość. Chcemy lepszego życia dla wszystkich Polaków. Dlatego, szanowni państwo, do Europy musimy wybrać najlepszych kandydatów. Musimy teraz potraktować te wybory jako wybory polskie również. One są europejskie, ale one są jak najbardziej polskie, bo interesy Polski są też realizowane w Brukseli. Musimy dbać o nasze interesy tam. Ja przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy kilkunastu czy dwudziestu kilku ambasadorów skrytykowało pana prezydenta, mnie, za to, że my bardzo w ostrych słowach skrytykowaliśmy atak na naszego ambasadora. I to jest, szanowni państwo, charakterystyczne. Chowanie głowy w piasek, czyli jak była konieczność dbania o polskie imię, o polską historię, to oni chyba też wtedy chowali głowę w piasek. Jak trzeba było dbać o polskie interesy, to tak się zachowywali, jak ci ambasadorowie teraz, którzy mówią, że niepotrzebnie bronimy naszych ambasadorów na całym świecie. To jest błąd. Trzeba walczyć o swoje interesy w całej Unii Europejskiej. My nie chowamy głowy w piasek. Nie obawiamy się tego. Wiem, że tutaj stąd też pochodził jeden z słynnych pilotów, który walczył w bitwie o Anglię, chyba pan Kozłowski. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, jakby nasi sojusznicy również dotrzymywali swoich zobowiązań sojuszniczych? Polska jest wierna, Polska jest solidarna, ale Polska musi dbać o nasze interesy, o Polaków. Szanowni państwo, w naszych działaniach, nawet jak popełniamy błędy, bo nikt nie jest święty, nikt nie jest bez winy, potykamy się, czasami popełniamy błędy, ale nie dajcie sobie wmówić jednego, że wszyscy są, jak to się mówiło u mnie na wsi pod Wrocławiem, po jednych pieniądzach. Wszyscy są tacy sami. Nie, my prowadzimy nasze działania dla dobra ludzi, dla dobra możliwie najszerszych warstw społecznych. I dlatego ostatnio znajomy mi powiedział, wiesz co, czym się różnicie od poprzedników? Rząd waszych poprzedników to był rząd mniejszościowy. Ja mówię, jak to mniejszościowy? No mniejszościowy, bo dbał o mniejszość, dbał o grupy interesów poszczególne, o tych silniejszych. A my zwróciliśmy się ku wszystkim ludziom, ku całemu narodowi polskiemu. I będziemy to robić tak długo, jak będziecie nas wybierać i będziecie nam ufać. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, trzeba postawić ten krzyżyk podczas wyborów za tydzień. To Dzień Matki. Zróbmy ten prezent naszym mamom. Wybierzmy tych, którzy są gwarantami realizacji polskich interesów. Krzyżyk, taki X, przypomina z książek różnych. To był ostatni etap skarbu, do którego bohaterowie dążyli. I rzeczywiście dla nas takim największym skarbem jest co? Polska! Dla nas największym skarbem jest Polska. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Idźmy za wołaniem naszego serca. Idźmy ku Polsce. Idźmy i wybierajmy tych kandydatów, którzy dbają o Polskę i dbają o Polaków. My mamy takich znakomitych kandydatów, bardzo dobrze znających sprawy europejskie. Chcę tutaj
zaprosić też do mnie pana profesora Ryszarda Legutko, który jest ze mną. Panie profesorze, dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla Polski w Parlamencie Europejskim, bo jest to znakomity kandydat. Kandydat, który na pewno będzie każdego dnia dbał przede wszystkim o polskie interesy. I takich kandydatów potrzebujemy. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za wszystko, co do tej pory się udało zrobić. I liczymy na to, że będzie szeroka grupa reprezentantów z województwa świętokrzyskiego, z Małopolski, bo jesteście jednym okręgiem. Mamy też kandydatkę, panią minister, panią Annę Krupkę. Zapraszam też tutaj. Szanowni państwo, przed nami bardzo ważny wybór. Wybór drogi. Wybór, który nasi konkurenci polityczni chcą przedstawić jako pewien zamazany wybór. Te drogi się splatają. Jedni są tacy, drudzy tacy. Nie, szanowni państwo. My pokazujemy od 4 lat, że Polska odzyskuje sprawność. Polska odzyskuje sprawczość. Polska staje się normalnym krajem, gdzie państwo jest silne wobec silnych, wobec mafii VAT-owskich, wobec przestępców podatkowych, wielkich korporacji, z którymi wygraliśmy 3 dni temu w Brukseli. A jednocześnie to państwo jest wyrozumiałe dla słabszych. Takie państwo ja chcę dalej budować. Takie państwo ma być państwem rzeczywiście demokratycznym, realnie demokratycznym. Szanowni państwo, w demokracji każdy może być kowalem własnego losu. Tylko trzeba wziąć kartę wyborczą i zagłosować. I trzeba zmobilizować swoich przyjaciół, swoje rodziny do zagłosowania za głosem serca. Za tymi, którzy rzeczywiście starają się działać dla dobra całego narodu, dla dobra całego społeczeństwa. Szanowni państwo, bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście, za to, że wierzycie, za to, że wierzycie w te nasze działania. I rzeczywiście od 1 lipca ruszamy z 500+ na pierwsze dziecko. Jest 13 dla emerytów, jest ta emerytura plus, która też chcemy kontynuować. Jest fundusz dróg. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę też powiedzieć na tej ziemi świętokrzyskiej. Tutaj było szczególnie dużo okrucieństwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. Tu walczył w tych lasach mój dziadek ze swoimi braćmi w oddziale Romana Dulemby. Tutaj wiele wiosek zostało przez Niemców spacyfikowanych, to eufemizm, zostało wymordowanych, zrabionych, złupionych. Jak Michniów w powiecie skarżyskim, jak Skałka Polska tutaj w powiecie kieleckim, niedaleko stąd, masakry w powiecie staszowskim. Szanowni państwo, to my zostaliśmy wtedy okrutnie pozbawieni życia, przyszłości, wolności, demokracji, majątku i nie ma naszej zgody, żeby od nas ktokolwiek domagał się jakiegokolwiek odszkodowania. Nie będzie zgody na to. Chcę, żeby to mocno tutaj wybrzmiało. Chcę powiedzieć, że rękojmią, gwarancją tego, że nie będzie na to zgody, jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Lista numer 4. Nie trzeba 4 razy powtarzać. Lista numer 4. Drodzy państwo, te wybory są fundamentalnie ważne. Głosujcie, bardzo o to proszę, na Prawo i Sprawiedliwość. Nie dajcie sobie zamydlić oczu fałszywym prorokom. Porównajcie, czy teraz się żyje lepiej, czy 4 lata temu. Czy teraz było łatwiej o pracę, czy 4 lata temu. Czy teraz jest mniej bezrobocia, czy 4 lata temu. Czy teraz jest więcej pieniędzy na drogi samorządowe, na rozwój, na inwestycje, czy 4 lata temu.
I tak sobie powinni odpowiedzieć wszyscy Polacy. Chcemy dalej kontynuować nasze zmiany dla dobra wszystkich, dla dobra Polski. Niech żyje Polska!